Gideon Szomski, służby dróg kolei, odbyło się spotkanie z panem dyrektorem Leszkiem Lochem. No pewnie nie jest tutaj tajemnicą. W spotkaniu uczestniczył również i pan skarbnik, i pan naczelnik Głowacki. No sprawy w dalszym ciągu budowy obwodnicy Góry. Nie ukrywam, że wczoraj również miałam spotkanie z panem marszałkiem, o tym mówiłam, i z panem posłem Modelem Morawieckim. I również poruszałam sprawy dotyczące obwodnicy Góry. Prosiłam o wsparcie, tak, o przekonanie, ponieważ no, wszystkie materiały na dzisiejsze dokumenty zostały opracowane. Decyzja środowiskowa przez gminę Góra została wydana. Pozytywna jest opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Firma Powielarnia, która wygrała przetarg na budowę tej obwodnicy w 2015 roku, od momentu podpisania umowy miała 3 lata na wybudowanie tej obwodnicy. Czyli do grudnia 2018 roku obwodnica powinna zostać wybudowana. Miał być to w formie zaprojektuj, zoptymalizuj i wybuduj. Dlaczego zoptymalizuj? Ponieważ już dokumentacja była gotowa, ale należało ją zweryfikować. No ciągle chodziło jeszcze o warianty. Wiadomo, że 3 warianty wybrano z punktu też widzenia ekonomicznego najkrótszy 3,5 km. W związku z tym też trzeba było dostosować pewne realia i zoptymalizuj. W sierpniu 2017 roku Kobylarnia, która wygrała przetarg, przedłożyła, tak jak zwykle to bywa, wszelką dokumentację, czyli złożyła wniosek, pozwolenie na budowę. Tak to bywa, jak my realizujemy inwestycje i zanim wykonawca wejdzie na budowę, to występujemy do starostwa powiatowego o pozwolenie na budowę. Jak otrzymujemy takie pozwolenie na budowę, no to może wykonawca wejść na budowę i realizować inwestycje. W sierpniu zostało do pana wojewody takie pozwolenie złożone. Według służb pana wojewody było jeszcze obarczone nieprawidłowościami. W związku z tym wydano postanowienie, pan wojewoda wydał postanowienie, że nieprawidłowości zostały usunięte. No, oczywiście według informacji, którą otrzymałam od wykonawcy, czyli Kobylarni i pana tutaj dyrektora Locha, no te nieprawidłowości według nich zostały usunięte, ale nie zostały usunięte według służb pana wojewody. Nie ukrywam, że oczekiwania pana marszałka były takie, żeby wydać decyzję albo w jedną stronę, albo w drugą, bo jeśli jest odmowa, no to jest możliwość odwołania się do ministerstwa. Jeśli jest postanowienie, to na postanowienie nie służy zażalenie, czyli nic nie można zrobić. No i teraz, moi państwo, 2 listopada 2017 wydaje pan gospodarza, że wniosek, który kolejny raz składa Kobylarnia, pozostaje bez rozpoznania, tak? Ponieważ jeszcze są braki. No i kolejny wniosek, który już my nie otrzymaliśmy do wiadomości, bo trzeba wiedzieć, że gmina nie jest stroną, tak? Więc ja tylko czynię starania w imieniu państwa, pukam tak do wszystkich drzwi, dobrze rozmawiam, bo dla nas obwodnica Góry jest bardzo istotna. Powiem tak, że na ten cel naszego Urzędu Wyszowskiego otrzymamy duże dofinansowanie z Unii Europejskiej. Całkowity koszt inwestycji, mimo że umowa została podpisana na ponad 21 milionów, te koszty są już weryfikowane, tak? Bo od 3 lat stoimy w miejscu. Wczoraj otrzymałam pismo z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, ponieważ zwróciłam się z prośbą o dalsze remonty dróg, czyli 323-324. Przede wszystkim to jest piątki, tak? Żebyśmy mieli, no tutaj pan marszałek bardzo ładnie nas potraktował, powiedział, że w tylko krótkim czasie, od 2015, wydał tutaj na gminę Góra dużą kwotę, ponad 9 milionów, prawie 10 milionów złotych. Więc są jeszcze drogi w gorszym stanie, ale jak najbardziej jest otwarte i będziemy po prostu kolejne inwestycje realizować, chociażby mamy spotkanie 4 kwietnia z panem naczelnikiem, idziemy do Wrocławia, bo już mamy spotkanie, bo wyłoniono już wykonawcę na dokumentację, czyli na opracowanie koncepcji skrzyżowania 323-324, czyli na podwale. No zobaczymy, czy to będzie rondo, czy w innej formie będzie przebudowane, ale podjęło się realizacji
tego ważnego zadania również pan marszałek i dolnośląska służba publikowej. Więc posłuchamy, koncepcja zostanie przedstawiona, no i zgodnie z zapewnieniami i tutaj odpowiedzią od pana marszałka, my dołożyliśmy do dokumentacji, do opracowania koncepcji małą kwotę, natomiast wybudowanie trudno określić, dopiero kosztorys będzie mówił, jaka to będzie kwota, ale już szacuje test, że na pewno powyżej miliona przebudowa będzie kosztowała tego, no, mówię, nie wiem, czy rondo, czy w inny sposób będzie inne rozwiązania, czy sygnalizacja świetna, to już koncepcja poważna. No to deklaruje pan marszałek po swojej stronie i budżet gminy już będzie zerowy. To jest bardzo istotne. Ale wracając do tej obwodnicy, tak? Wracając do obwodnicy, właśnie wczoraj w poczcie otrzymałam kolejne postanowienie od pana wojewody, Kobylarnia mi przyfaksowała, która postanowieniem wskazuje kolejne nieprawidłowości przy złożonym wniosku przez Kobylarnię. W związku z tym dalej decyzja nie jest wydana na pozwolenie na budowę, dalej wykonawca nie może realizować. No na przykład w postanowieniu są, że brakuje linii rozgraniczającej w dokumentacji, gdzie będą parkingi, tak? Albo inne takie trudno mi akurat komentować, czy są zasadne, czy niezasadne, ponieważ no, zajmują się osoby, które no, mają tę kwalifikację, więc nie postrzegam tutaj złośliwości, tylko no, postawienie tej kropki nad i. W związku z tym poprosiłam pana posła Kornela Morawieckiego, żeby zwrócił się na piśmie do pana wojewody z życzliwością w moim również imieniu, czy można te procedury w jakiś sposób skrócić, bo to od sierpnia, już prawie kwiecień, nie jest wydane pozwolenie na budowę, to jest zbyt długi, może się skończyć, że wykonawca zerwie umowę z DSTK, bo takie są warunki umowy, no i marszałek będzie musiał całą kwotę oddać do Unii Europejskiej, a dla nas też jest sytuacja taka badowa, że już się w następnym rozdaniu na pewno nie doczekamy budowy obwodnicy, dlatego stąd te wizyty i wyjazdy, proszenie, ja w dalszym ciągu liczę na życzliwość pana wojewody, pana Kreniaka. Tą życzliwość akurat no, wykazał, jeśli chodzi o drugostronne zasilanie energetyczne, bo dla nas to też jest istotne. No, mogliśmy powtórzyć plan przez rok, życzliwości pana wojewody 35 dni i już firma realizuje drugostronne zasilanie, już z pracami jak najbardziej ruszyła. Także że ja poproszę jeszcze panią prezes Annę Wiecińską, firma Erwów ten przetarg wygrała, no ci dłużej walczyli, bo ponad 4 lata, żeby doszło do realizacji tego zadania, no ale w końcu tak jak z panią prezes telefonicznie rozmawiała, prace wreszcie ruszyły do przodu, no tutaj trzeba mówić czoło panu wojewodzie, że jak najbardziej się przychylił do naszej szkoły. Wierzę prosto, że również budowa obwodnicy zakończy się powodzeniem. Myślę, że Kobylarnia te braki wskaże, no i pan wojewoda spokojnie może będzie mógł dać pozwolenie na budowę. Mam taką nadzieję, tak? Mieliśmy ostatni artykuł na portalu o tej obwodnicy i tam tak. Różne były komentarze. Korzystałem z okazji, że jest pan sołtys w wsi Stara Góra. Wszyscy chcieliśmy się dowiedzieć, jak jest jego stanowisko w tej sprawie, czy on rozpracuje DNA pani Andrzejowa. Bo tam z tym artykułu nic tak nie wynikało. To się uda, więc to nie było. Proszę wyjaśnić to dla mnie. Rozmowy są różne. Panie Andrzeju, może tu, bo nie jesteśmy. Tak, nie wiem. Rozmowy na temat obwodnicy, tej tak pięknie nam powiedział, że chyba to wszystkie te maskamenty, czy tam ewentualnie pozwolenia w tym wątku wojewody, marszałka i wszystkich, tylko niestety mnie i moją sąsiadkę, nikt w tym uwodzie nie wierzy. Bardzo są grupy, bo stanie się prowadzić na miejsce, gdzie moja mieszka.
A co się nie znamy stało? Podobno wykorzystania człowieka nie ma. Są grupowy, są grupówki, są różne inne rzeczy. A nas niewiele nie podoba. Wycena tego mieszkania jest naprawdę śmieszna. Jest naprawdę śmieszna. Ludzie, wy wiecie, jak się buduje, ile to kosztuje i za to, co oni mi proponują, to nie jestem w stanie nawet takiego małego. Ale tam jest większą puszkowie ludzie, którzy budują za te pieniądze, co oni nie chcą. Pani mówi, nie mów o to znaczy negatywne opinie zawsze są prawie komentarze i to trzeba wybudować, to nie ma sensu, że wszyscy byli piękni i byli odwrotni, ale też bym chciał powiedzieć przyłączając się do pomocy. Pomożesz mi wybudować się w tej prowadzce? Ale mogę pomóc. Mogę? Szanowni Państwo, konkretne pytanie, konkretne odpowiedzi. Nie, to wiem się. Że narasta ten atmosfera tak sama, nie chodzi na człowieka, ale że to tak nie chce się przystawiać. Czyli chce się zawsze o cenę zdobywaki. Pojawiające, że ten tutaj tak właśnie ma taką kwotę i tu nie budynku. Niektórzy określają Państwo, gdzie Państwo pomożecie, jak nie ja byłem przez uwagę na to. Jako kurde, ja się nie zgadzam. I narasta taka atmosfera, że jedna osoba staje na przeciwko. I bez konkretnego, jeżeli pan powinien o tym proponują, okaże się, że ona jest śmieszna, wtedy staje na akurację i może pani wrócić, będzie interweniowała w tej sprawie, że chcą w końcu członka i społeczności samorządowej, którą to robi. To gdzie pan mówił? Brutalnie. Dokładnie tak jak pan mówił. No chcemy usłyszeć tą kwotę. Dokładnie tak jak pan to mówi, pani burmistrz również wie i zna tą cenę, ale mówię, no nie jest to ogólnie dostępne, gdyby ktoś z was chciał powiedzieć, co ile zarobił, komu to sprzeda. Sprawa to jest typowo prywatna. W związku z tym, no co to jest, co nie jest. Burmistrz wie o tym. Przekazałem, byłem, rozmawiałem. Ale tu wiem, że nie mamy jakichś problemów, a ja tutaj nie wiem, jak to ma. Kwestia jest tego, że wycenią ustawę, gdzie jest to, że jest żadne pieniądze na proszę wynik. To nie wynik. Ja uważam, że normalnie państwo prosi o ochrana z tego, co ma. Jest to końcowizna. Ja nie mam urobienia, że na rynku tego ja nie chcę nazwać, jeżeli wydają tego, co jest ustawą. Ja nie wiem, nie wiem, co to jest. Panie Kazimierzu, ja rękę dotrzymam.
Ale rad, pan tego nie rozumie, że radni i pani i rada chce ci pomóc. Oni chcą ci pomóc, ale nie wiedzą ile, nikt nie wie, ile ty pieniędzy dostaniesz, ale musisz się liczyć z tym, że możesz dostać mniej. Też musisz to brać pod uwagę. I wtedy już masz ostatnią okazję, żeby ci ktoś tutaj pomógł. Ale jak robisz tajemnicę, to nie będzie tajemnica z tych pieniędzy. Tobie chodzi... Szanowni Państwo, jest pytanie, jest odpowiedź, proszę bardzo. Radny Mazurek zadaje pytanie, jest odpowiedź, to nie jest zmiana. Pan by chciał przenieść to wszystko, te połowę. Nie ma to nie dla garaty, kurnik, do rogu, ja rozumiem. Proszę pozwolić na ma mleko, bo może mleko stoi. Tak? Nie wiem. No to ile pan ma być? I nie ma pan 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 dotychczasowemu najemcy, wynajmującemu mieszkanie, to nie możemy sprzedać tego mieszkania tyle, ile by sobie życzyła dana osoba, tylko jest niezależny rzeczoznawca. I ten niezależny rzeczoznawca dokonuje szacunku. Wiadomo, że decyzję odszkodowawczą będzie wydawał pan wojewoda dolnośląski, ale na podstawie wykonanego szacunku. Jeśli szacunek będzie wynosił x złotych, to nie może pan wojewoda dolnośląski decyzji x plus na przykład ileś złotych, tylko tak jak jest niezależny rzeczoznawca. Dlatego po to jest ta specyfika, że jeśli osoby się nie zgadzają z daną ceną, to potem kierują sprawę do sądu. Tak to się odbywa. Natomiast no, trzeba sobie zdać sprawę, że nie można oczekiwać od rzeczoznawcy, żeby dał taką kwotę, żeby za tą kwotę postawić sobie nowy dom, nowy budynek gospodarczy, czy dwa mieszkania jeszcze kupić dla rodziny, czy jeszcze dla kogoś, bo nie ma z punktu widzenia prawa takiej możliwości, moi Państwo, to są pieniądze publiczne. Jeśli się ktoś nie zgadza, pan się nie zgadza z tą ceną. Ja też mówiłam panu Kazimierzowi, bo był z moją żoną ubiegłym tygodniu, że rozmawiałam z panem dyrektorem Lopem, żeby jeszcze raz przeanalizował rzeczoznawca, czy czasami pomyłki nie zrobił. Czasami są oczywiste pomyłki. W czwartek będzie pan dyrektor Lop już w pracy, więc się umówiłam, że będę zaraz po rozmowie kontaktować się z panem sołtysem w tej sprawie, czy rzeczoznawca widzi jaką możliwość, tak? Podniesienia danej ceny, bo jeśli rzeczoznawca powie, że nie, rzetelnie ocenił, to temat jest zakończony. To jest podstawa właśnie do wydania decyzji. I teraz w tej sprawie. Podstawowa sprawa jest taka, że się urządzimy, że ktokolwiek sprzedaje to, ja tego nie chcę sprzedać. Ja tam mieszkałem i chcę dalej mieszkać. Z powodu takich, że trzeba coś zrobić na gminie, na powiatu, owszem. W porządku, tylko jeszcze raz powtarzam. Pozwólcie mi godnie wyjść z tego miejsca, bo ja nie chcę wyśródać, wy nie chcecie to zabrać. To są dwie różne sprawy. Panie Kierwysku, pan oraz wy, czy żaden z nas nie podejmuje decyzji w kwestii obwodnicy. Panie Przewodniczący, wobec tego nie wiem, to czy rozmawiamy. Pan Robert zadał pytanie, pan Robert zadał odpowiedzieć, ale powiedział pan dziękuję, kończymy dyskusję. Bardzo dobrze. Nie ma przemówić, tak się traktuje właśnie mieszkańców. Dziękuję. Jak traktuje? Tak jak widać. Wystarczy nie odpowiadać. Szanowni Państwo, przechodzimy do 7 punktu 47 sesji Rady Miejskiej.